wtorek, 5 dzień lutego. Tomasz Nykiel, witam Państwa bardzo serdecznie. Rozpoczynamy dziennik, a w nim już za chwilę. Niezadowolenie z pracy Rady Miejskiej i Prezydenta to główne wyniki ankiety przeprowadzonej wśród Jeleniogórzan przez Karkonoską Koalicję Organizacji Pozarządowych. Jej celem jest stworzenie płaszczyzny dialogu społecznego pomiędzy samorządem i mieszkańcami. Po raz 12 w Kowarach odbył się międzynarodowy zjazd saniami rogatymi. Impreza mająca swoje korzenie w XIX wieku z roku na rok zyskuje sobie coraz większą popularność. Czy władze miasta sprawnie komunikują się z mieszkańcami i czy sami Jeleniogórzanie są zadowoleni z takiego dialogu? To temat ankiety, jaką w zeszłym tygodniu przeprowadzono w stolicy Karkonoszy. Jej wyniki zaprezentowano podczas wczorajszej konferencji prasowej zorganizowanej w siedzibie Karkonoskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych. Karkonoska Koalicja Organizacji Pozarządowych przy współpracy z Fundacją imienia Stefana Batorego i Szkołą Liderów organizuje kolejną edycję Masz Głos, Masz Wybór. Celem akcji jest stworzenie płaszczyzny dialogu społecznego pomiędzy samorządem i mieszkańcami. Abyśmy mogli wspólnie działać na rzecz poprawy dialogu społecznego, zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie ankiety. Tak, rozpoczyna się ankieta, którą w ubiegłym roku kolportowano wśród mieszkańców miasta. Pytania dotyczyły m.in. zasad komunikowania się z mieszkańcami, zadowolenia z pracy miejskich radnych, czy dostrzegania przez władze miasta problemów osób niepełnosprawnych. Tam przez mieszkańców zostało to ocenione in minus. Natomiast pozostaje pytanie, czy rzeczywiście jest to kwestia niedoinformowania mieszkańców, czy rzeczywiście tej polityki nie ma. W opinii mieszkańców miasto nie zauważa problemów osób niepełnosprawnych. Nie widzę żadnego progresu w Jeleniej Górze. Chociaż są budowane jakieś podjazdy dla osób niepełnosprawnych, jednak według mnie są za wysokie krawężniki, na przykład dla osób mało udogodni wjazd do podjazdy pod budynki, pod urzędy miasta, pod instytucje, dla których, dla mieszkańca. Ta polityka jest niezorganizowana do końca. Mam tutaj na myśli brak kontaktu ze społeczeństwem, zwłaszcza z osobami niepełnosprawnymi, które wyjątkowo potrzebują dużo pomocy. Mam trochę doświadczenia z takie, jako wolontariuszka. Ten dialog wygląda tak, jak na to odpowiedziała ankieta, którą żeśmy rozkolportowali. I myślę, że to jest może sprawa taka, że nie chodząc w te bardziej czy szczegółowe oceny, jest to porażka dla instytucji dialogu społecznego, ponieważ to nie jest nasza pierwsza ankieta. Pierwszą żeśmy realizowali w 2006 roku. Były podobne negatywne odczucia społeczne. Na wczorajszej konferencji niestety nie mogliśmy zapytać o stanowisko w tej sprawie władz miasta. Jedynym radnym obecnym na spotkaniu był Leszek Wrotniewski. Mieszkańcy mają sporo oczekiwań, sporo zastrzeżeń w stosunku do tego obszaru. Niemniej wydaje mi się, że udział radnych w takich przedsięwzięciach jak choćby udział w tej ankiecie czy jakby w opracowaniu wyników tej ankiety świadczy o tym, że my także widzimy potrzebę rozwiązania tego tematu i chcemy w tym uczestniczyć. Dziś poprosiliśmy o komentarz sprawy Zygmunta Korzeniewskiego, naczelnika Wydziału Dialogu Społecznego. Poprosiliśmy grupę ludzi współpracujących z urzędem o to, żeby odnieśli się merytorycznie do tej ankiety. No i okazało się, że wnioski, jakie przedstawili nam, były takie, że prezydent zdecydował, że on może upubliczniać coś, może brać udział w upublicznianiu. W momencie, kiedy to ma podstawy metodologiczne, ma pewien wymiar obiektywny, prawda? A jeśli ta ekspertyza nam pokazuje, że tego typu ankieta takiego wymiaru nie ma, to po prostu skierował do pana Stanisława Schuberta informację, że we wszystkich działaniach będzie uczestniczył, że zaprasza do tego typu badań pana Stanisława inne organizacje już od zaraz, ale zróbmy to w pełni profesjonalnie, dlatego żeby nie zamazać prawdziwego obrazu miasta Jeleniej Góry i intencji twórców tej ankiety, dlatego że intencje były najprawdopodobniej słuszne, ale to, co ta ankieta nam pokazała, już nie do końca. Nadzieję na lepszą współpracę ma również Stanisław Schubert, prezes Karkonoskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych. Myślę, że ważne jest to, że pan prezydent chce z nami funkcjonować w tej materii dalej. Myślę, że znajdziemy kolejne obszary, dla których wspólnie z panem prezydentem, bo bez samorządu tego się nie uda zrobić, ten dialog poprawimy. Pan prezydent miasta wystosował do tej koalicji pismo
tej treści między innymi. Biorąc pod uwagę powyższe opinie, chciałbym, aby ten wskazany przez Państwa obszar został zdiagnozowany i zbadany w sposób jak najbardziej profesjonalny, nie budzący żadnych wątpliwości oraz wywołujących wiele niepotrzebnych komentarzy. Realizację tego działania chciałbym podjąć się niezwłocznie. Już dzisiaj zapraszam Państwa przedstawicieli, jak również innych liderów NGO-sów do przedsięwzięcia, które wsparte zostanie od strony metodologicznej zewnętrznymi specjalistami. Tak, tak i jeszcze i jeszcze raz tak. W najbliższym czasie Karkonoska Koalicja Organizacji Pozarządowych zamierza przeprowadzić kolejną ankietę. 100 zł mandatu. Na taki wydatek należy się przygotować, jeżeli zaparkujemy samochód przy ulicy Jasnej w Jeleniej Górze. Należy o tym przypominać, ponieważ niewłaściwie zaparkowane samochody są przyczyną sporych utrudnień w ruchu. Choć tutaj parkować nie wolno, kierowcy nic sobie z tego nie robią. Przejazd ulicą Jasną w kierunku Miejskiego Ratusza lub Podwala, szczególnie w godzinach szczytu, może być problemem. Zwłaszcza gdy auta parkują na zakręcie tuż obok oddziału jednego z banków. Sytuacja nie zmienia się od dawna. Nie pomagają też upomnienia i mandaty nakładane przez Straż Miejską. Obowiązuje tu znak D40, strefa zamieszkania. Za tym znakiem obowiązują przepisy szczególne. Jeden z nich mówi, że wolno parkować tylko w miejscu wyznaczonym. Natomiast w tym miejscu na całej tej długości miejsca wyznaczonego nie ma. Także niestety ten, kto parkuje w tym miejscu, może narazić się na 100-złotowy mandat. Dziś samochodów było mniej, ale przyczyną był najprawdopodobniej patrol Straży Miejskiej. Wczoraj sytuacja wyglądała inaczej. Powód parkowania w tym miejscu jest prosty. Nie trzeba płacić. Samochody zaparkowane z brakiem wyobraźni przeszkadzają jednak innym kierowcom. Co jest największym utrudnieniem, jeżeli chce się przejechać w godzinach szczytu przez ulicę Jasną? No auta parkujące właśnie w tym miejscu. Dużo takich samochodów się zdarza w ciągu dnia? Bardzo dużo. Bardzo dużo kierowców, moim zdaniem, nieodpowiedzialnych. A tutaj jest zakręt, to chyba jest dosyć duży problem, chociaż jak widać nie dla wszystkich. Tak, zwłaszcza kiedy niestety przymrozi lekko, tak? No to kierowcy tutaj dość mocno manewrują na ulicy, więc jest to niebezpieczne. A jak wygląda kwestia parkingu w centrum miasta? Można zaparkować gdzieś tutaj w pobliżu? No tak, jest dostępny parking tuż za nami. Czy jeleniogórscy strażnicy miejscy zamierzają skutecznie rozwiązać problem? Wydaje się, że tak. Tylko w ciągu 5 minut nałożono 2 mandaty. Kierowca wiśniowego Daihatsu zatrzymał się przy banku i poszedł załatwiać sprawy. Można tak? Też nie można, pomimo że ten kierowca posiadał kartę osoby niepełnosprawnej, ma miejsca wyznaczone do parkowania, także nie wolno mu poza tymi miejscami również parkować. W zeszłym roku podjęliśmy w tym miejscu ponad 170 nawet interwencji. Dodam, że jeszcze było kilka rozmów tylko z kierowcami, co nie jest u nas w systemie rejestrowane, także tych interwencji było bardzo dużo. Były pojazdy odholowywane, to te pojazdy, które stwarzają zagrożenie w ruchu drogowym. No i były niestety zakładane blokady. Jak zapowiadają strażnicy miejscy, problem niewłaściwego parkowania w tym miejscu niebawem powinien zostać rozwiązany. Liczba patroli na ulicy Jasnej ma się zwiększyć. W miniony weekend w Kowarach odbył się 12. Międzynarodowy Zjazd Saniami Rogatymi. Chętnych do poczucia się jak XIX-wieczni amatorzy tej oryginalnej zabawy na śniegu nie brakowało. Sporo osób z Polski dzwoniło, pytało się, a macie śnieg, a nie macie śnieg. Cały czas twierdziliśmy, że mamy śnieg. Ja wręcz przysięgę złożyłem, że śnieg będzie i śnieg w nocy padał, także jesteśmy ogromnie zadowoleni, że impreza po raz 12 odbywa się tutaj u nas w Kowarach. Jak burmistrz obiecał, to nie mogło być inaczej. Niegdyś rozrywka przeznaczona głównie dla elit, dziś dla wszystkich, którzy lubią dobrą zabawę. Organizowany corocznie zjazd saniami rogatymi to doskonała okazja do spotkań i nietuzinkowej rozrywki. Pierwszy rekreacyjny zjazd odnotowano w 1815 roku. Kilka tysięcy sań rogatych jeździło w latach 20. i to była turystyka. Przyjeżdżali turyści z Berlina, z Lipska, z Drezna i górale tu miejscowi wywozili sanki na górę, na okraj i zjeżdżali właśnie do Kowar. Myśmy znaleźli 13-14 lat temu kawałek kłozy, okazało się, w starym domu czeskim po drugiej stronie granicy i pytając się, co to jest, naszych przyjaciół Czechów, powiedzieli, no to są część
płoza z sań rogatych. Tego typu imprez, czyli promujących dawną kulturę, zwyczaje, tradycje regionu, jest stosunkowo mało. Cały czas otacza nas rzeczywistość nowoczesna. Staramy się żyć zgodnie z obecnymi zasadami, ale kultywowanie tradycji jest dla nas ważne. Nie tylko dla nas, jako pracowników parku, ochrona przyrody jest najważniejsza, ale również wszystkie ciekawe imprezy, które są związane z rozwojem kultury, tradycji, też są bardzo istotne. Poza umiejętnością kierowania saniami, zawodnicy sprawdzają się również w innych konkurencjach, piłowaniu drzewa czy rzutach śnieżki do dzwonka. Bardziej kreatywni mogli wziąć udział w konkursie na najbardziej oryginalny strój. Jednym z punktów konkurencji jest wygląd, a my chcieliśmy się dopasować po prostu do minionej epoki, bo w ogóle impreza pochodzi właśnie z minionej epoki i stąd stroje w ogóle. Stroje pochodzą z Holandii, w ogóle to jest orkiestra holenderska, też stylizowała się kiedyś na przedwojenny w ogóle taki strój. Na starcie tegorocznego zjazdu stanęło prawie 150 uczestników, czyli ponad 72-osobowych załóg. Trasa nie należała do łatwych, po drodze nie zabrakło więc kraks, a każdy zespół miał swój sposób na pokonanie konkurencji. Ogromna reprezentacja, 8 drużyn, ponad 40 pracowników przyjechało z rodzinami. Jesteśmy zachwyceni, ja jestem zadowolona, dlatego że to jest fantastyczny wypoczynek na świeżym powietrzu. Dojadą też pacjenci nasi, też będą obserwować, także jesteśmy bardzo zadowoleni. Sposób jest taki, żeby wygrać, ale generalnie nie mamy jakiegoś pomysłu. No, chodzi o to, żeby jak najszybciej przyjechać, jak najszybciej pokonać tę konkurencję. Tworzyć na żywioł po prostu, będziemy jechać. Na żywioł będziemy jechać po prostu. Wczoraj tu byliśmy i zrobiliśmy rekonesans. Mamy różnego rodzaju triki przygotowane dla konkurencji i na pewno wykorzystamy je. Międzynarodowy zjazd saniami rogatymi jest jedyną w swoim rodzaju zimową atrakcją turystyczną, dzięki której chętni mają możliwość poczucia się jak XIX-wieczni amatorzy tej jakże oryginalnej zabawy na śniegu. Po raz ósmy na stoku Ski Arena Szrenica spotkali się miłośnicy narciarstwa w starym stylu. Odbył się tam w miniony weekend slalom retro. Tradycja zawodów w starym stylu sięga roku 2004, kiedy to miał miejsce pierwszy bieg retro, zainicjowany przez Towarzystwo Izerskie. W 2006 roku bieg został rozszerzony o slalom, a po kolejnych doświadczeniach organizację tego przedsięwzięcia przejęło miasto Szklarska Poręba. Agnieszka Rozenek dziś z Biura Informacji Turystycznej poprosiła, żebym pojechał jako forlaufer, czyli taki rozpoczynający, prawda, slalom. Ale żebym przejechał po prostu na starych nartach. Pomyślałem sobie, jest to jakieś wyzwanie, prawda? I zjechałem. Pamiętam, że to było bardzo, bardzo męczące i trudne. Ale pomysł wpadł mi do głowy wtedy właśnie taki, żeby po prostu zapoczątkować taką zabawę. W tegorocznych zawodach wzięło udział 27 zawodników z Polski i Czech. Poruszanie się na starym sprzęcie to duża sztuka i tylko nieliczni mogą poszczycić się znajomością technik narciarstwa zjazdowego, które w czasach nart bez krawędzi, skórzanych butów i zapięć na paski były kluczowe i powszechnie znane. Skakałem dziś pierwszy raz, w slalom jeździłem pierwszy raz. W zeszłym roku byłem na biegowych nartach, też z tymi nartami. Inaczej się jeździ? Zdecydowanie inaczej. Narta jest ciężka, dużo więcej umiejętności trzeba. Na pewno go ciężej, te współczesne są lżejsze, bardziej skrętne, szybsze. No, te są takie jednak delikatne, a moje jeszcze są też bardzo delikatne, także się boję, co by się nie rozsypały. To jest samozrejmie, że się jeździ ciężej. Na tych nowych nartach to drży ty liże, ale na tych nie są hrany, nic, musi się prostu furt korygować. Regulamin zawodów jest prosty. Zero plastiku. Uczestnicy startują na sprzęcie narciarskim i w strojach nawiązujących do początków XX wieku, gdyż to właśnie wtedy w Górach Izerskich i Karkonoszach rozpoczęła się moda na białe szaleństwo. Ja tylko się zastanawiam cały czas nad jedną rzeczą. Jak myśmy naprawdę na tych nartach kiedyś jeździli? Bo przecież myśmy na tych nartach normalnie, jak byliśmy dziećmi, to nie było innych nart i na nich się jeździło. A ja teraz jestem pełen podziwu dla siebie w wieku młodzieńczym, że ja potrafiłem na tym jeździć. Kolejna okazja do zabawy w stylu retro już 9 marca. Wizytą w Szklarskiej Porębie kończymy dzisiejsze wydanie dziennika, po którym zapraszamy na kulturastykę. Ja już dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.
Na prognozę pogody zaprasza Casa Wspólnota. Pizza dobra na pogodę i niepogodę. Grande Roma. Zapraszamy. Sprawdź ofertę i zasmakuj w naszym menu. Na środę w regionie z rana synoptycy zapowiadają zachmurzenie całkowite. Temperatura od minus 1 do minus 3 stopni. Ciśnienie 1008 hektopaskali. Wiatr słaby z zachodu. Po południu pogodnie. Zachmurzenie małe. Temperatura od minus 3 do minus 5 kresek. Ciśnienie 1017 hektopaskali. Wiatr słaby z zachodu. Dobrej pogody nie jesteśmy w stanie zapewnić, ale gwarantujemy najlepszą pizzę i nie tylko. W Cieplicach, na Zabobrzu i na Ratuszu i oczywiście na Dowóz. Na prognozę pogody zaprasza Casa Wspólnota.